Mecz nie najlepiej rozpoczęty. Sanoczanie trochę cisnęli. Mieliście chyba problem jakiś ze skutecznością w pierwszej wersji. No tak, było widać od początku, że drużyna Sanoka nastawiła się na totalną destrukcję i liczyła na kontry. No ale na szczęście pod koniec pierwszej tercji udało nam się strzelić tego pierwszego gola, no i myślę, że to nam bardzo ułatwiło sprawę, co było widać w drugiej tercji, że zagraliśmy naprawdę ją wzorowo, wynik 6-0 do tej tercji mówił sam dla siebie. No właśnie, co powiedzieliście sobie w szatni? No bo druga tercja, no była najlepszą tercją chyba w tym sezonie waszą. Gdybyśmy grali cały czas to samo, uważali na te groźne kontrataki drużyny Sanoka i na pewno te gole przyjdą z czasem, tylko musimy być cierpliwi i nie popełniać błędów w tercji środkowej oraz w ataku, żeby nie narazić się na kontry drużyny Sanoka. Przewagi chyba też były waszą mocną stroną dzisiaj. Tak, dzisiaj przewagi nam bardzo wychodziły i naprawdę gole, które dzisiaj zdobywaliśmy, to na ręce się składały same do oklasków, bo były przedniej urody, także nic tylko się cieszyć z tego, że tak dobrze to wszystko funkcjonowało. Z wysokości trybun od któregoś meczu można zauważyć, że gra z kontry wam pasuje dosyć. Trzeba tu grać tak, gramy tak, jak przeciwnik pozwala. Czasem musimy się delikatnie cofnąć, jak jest mocniejszy przeciwnik, jak jest słabszy, musimy zaatakować. No i tak, mamy szybkich dość napastników i tych kontrach są naprawdę bardzo dobrzy i bardzo mają wysoką skuteczność w wykończeniu tych sytuacji. Czy w trzeciej tercji nie zlekceważyliście trochę przeciwnika, bo no było widać przestój w waszej grze? No, ciężko powiedzieć. Czy myślę, że nie, że cały czas graliśmy to, co mieliśmy grać, cierpliwie nie popełnialiśmy żadnych błędów z tyłu do momentu, w którym ja sam popełniłem wielki błąd, który zaważył, że straciliśmy pierwszego gola, no i później delikatnie się cofnęliśmy, no ale to po dwóch tercjach po wyniku 7-0 można było powiedzieć, że już mamy ten mecz wygrany, ale nie było żadnej lekcji. Jakby pan podsumował swój występ w tym meczu? No tak, jak mogę powiedzieć, do pierwszego gola w jakimś stopniu mogę być zadowolony, ale ten pierwszy gol naprawdę jest mój, biorę go na siebie. No ale ogólnie po miesiącu przerwy bez występowania w spotkaniach dobrze było złapać parę minut i pomóc w jakimś stopniu drużynie.